Szanowny Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Sama przynależność do narodu wybranego nie gwarantowała zbawienia. Sam fakt chrztu tak samo nie zapewni nam oczyszczenia czy uzdrowienia. Zostały nam otwarte drzwi, ale przejść przez nie musimy samodzielnie. Wejść w życie z całym zaangażowaniem. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To zdanie jest wymówką, by nie komplikować sobie życia. Jestem ochrzczony i to mi wystarczy. Po co więcej coś robić? Czy Pan Bóg kocha mnie mniej? Ileż mieliśmy takich sytuacji, że chcieliśmy się czemuś sprzeciwić albo zaproponować coś, co odnosi się do naszej wiary, ale właśnie te słowa o byciu niemile widzianym nas przystopowały, zniechęciły. Zaniechaliśmy dania świadectwa, chroniąc swoją reputację, by nam później nie dokuczano. Nie zrobiliśmy tego, bo zabrakło nam ufności. Święty Obroży mówił, ponieważ Pan jest dobry, szczególnie dla tych, co w Nim pokładają swoją ufność, przylgnijmy do Niego całą naszą duszą, całym sercem i całą mocą. A może też patrzymy na tę scenę z synagogi, gdzie Jezus staje wobec oporu słuchaczy z pewną zazdrością. Dlaczego Eliasz poszedł tylko do wdowy, a nie do wszystkich? Dlaczego Naaman został oczyszczony, a nie pozostali trędowaci? Nie rozumiemy tego. Chcielibyśmy mieć Jezusa dla siebie, na wyłączność, na zawsze. Tylko czy to możliwe, jeśli opierać się o fakty, że jestem ochrzczony, a nic więcej z tym nie robię? Jezus odchodzi, bo jest nieproszony do wielu serc. Nie działa cudów, bo nie jest ulicznym kuglarzem, który bawi wszystkich. Boskie życie, jak powiedział papież Franciszek, to nigdy nie jest spektakl. Jeżeli działa, to czyni wszystko w prostych gestach, sprawach. Ewangeliczni ubodzy dostrzegają to w całej prawdzie, odkrywają swoją ograniczoność, słabość, potrzebę wybawienia ze zła. Oni w pełni otwierają się na przyjęcie zbawiającej miłości Boga. Jaką więc wybierzemy drogę naszego życia? Czy będzie to droga spokoju, gdzie wykonuję swoje obowiązki i jestem z siebie zadowolony? Czy drogę ucznia, który gotów jest doświadczyć tego samego co Jezus, kiedy spotka nas niezrozumienie, pogarda, krytyka, nienawiść, odwrócenie się od nas, a może i prześladowanie. W końcu jesteśmy katolikami, a ponoć katolików teraz trzeba piłować, żeby życie im utrudnić. Trzeba stawiać nam przeszkody, byśmy sami porzucili Kościół, bo jest za ciężko i byśmy podchodzili do życia wzdrygając ramionami z obojętności. Byśmy nie ulegli temu naciskowi. Ewangelia pokazuje, że Jezus kolejny raz zostaje odrzucony przez swój lud, bo Jego pokora im nie pasuje. Nie mieli serca, które by było otwarte na prawdę. Dlatego wielokrotnie Bóg daje swoje dary obcym. Ten, który przyszedł, aby napełnić duszę prawdziwą radością, nie jest ani rozumiany, ani przyjmowany. I my możemy się z tym samym spotkać. Trzeci tydzień Wielkiego Postu to dobry czas na zastanowienie się, jak my przyjmujemy słowa Jezusa. Czy przychodzi nam to z łatwością, czy też z wielkim trudem? Jezus nie był mile widziany przez tych, którzy od początku widzieli w Nim wroga. Nie chcieli przyjąć i zaakceptować tego, co mówił. Ich lęk zadziałał instynktownie, bo gdyby przyjęli Jego naukę, musieliby zrewolucjonizować i zmienić swoje dotychczasowe życie. Z Panem Bogiem.